W sobotę przyjedzie samochód. Na lawecie oczywiście tam jeszcze jakieś prace. No dwa dni masz, nie? Tak, związane z. Ja mówię tylko o tym, że później po oddaniu tego samochodu jeszcze trzeba będzie na pewno mechaniczne jakieś tam sprawy poprzeglądać i... To ja się spodziewam, no nie jeżdżony w ogóle, nie, także to różne rzeczy mogą wyjść, nie? Ale powiedz, co jest takiego, co ty wiesz, że muszę zrobić? No na pewno zawieszenie przednie i tylne trzeba będzie tam tuleje metalowe, gumowe wymienić. Te wszystkie, tak, wszystkie. Pomalować drążki? Tak. Kurna, szkoda, nie? Bo są ładnie pomalowane, no będziemy musieli też pomalować tak elegancko. No tak, oczywiście, to całe auto musi być eleganckie. Ale no, ponieważ nie rozkręcałem tego zawieszenia, no to zostało pomalowane, żeby nie biło po oczach, nie? No nie, no, wymienimy po prostu całe zawieszenie. I co jeszcze? Są jakieś takie szczegóły typu zderzaki, na pewno trzeba będzie wymienić. Zderzaki to obowiązkowo, no teraz. Teraz to był za duży koszt, żebyśmy to robili. Tak, bo teraz no, zderzak do przedni czy tylny do Fiata to 1 000 000 złotych kosztuje. Tak. 1500 zł, a ten Fiat kosztował 1500 zł. No, no to... Teraz jeden zderzak kosztuje nie, 1500 no, zł. No właśnie, zderzak w cenie całego Fiata, nie? To elegancko. 1500 zł, taką mam kwotę no, na umowie. Przypuszczam, że też oczywiście tapicerkę trzeba będzie przyszłościowo zrobić, bo na tej przedniej części tej znaczy, tapicerki no, ona akurat jest nawet popękana jest. No. Od słońca. A to wszystkie one tak mają. A silnikowo, bo ty go odpalałeś, nie? Tak, tak, tak. Silnik jest włożony oczywiście na swoje miejsce, z tym, że nie przechodził żadnego remontu, bo... No silnik to akurat tu pracował i no, miłka, właśnie, to był tak, ja, najmocniejszy punkt to jest tego silnik, samochodu. Silnik, tak jak wyjechał z fabryki, wersja Polonez 1500, ale no muszę przyznać, że bardzo fajnie pracuje. Pomalowałeś tutaj wszystko, nawet trochę aż za bardzo, bo tutaj to na wydechu, ta osłona, to wszystko odpadnie. Niekoniecznie. Ten nie, tak? Niekoniecznie, dlatego że to było... Wypiaskowany jest to po takim poliuretanem, lakierem. 7 lat gwarancji, nie? Nie. To nie, to nie jest Kia, to jest Fiat. Nie no, 7, jak 7 to 7. Nie, nie. Nie. W każdym razie, jeśli chodzi tutaj o jakieś przygody przy składaniu, to oczywiście zaskoczyła mnie ta chłodnica, która okazało się później miała gdzieś tam jakiś wyciek, dlatego że ona wcześniej była dość brudna i po wyczyszczeniu jej kerszerem okazało się, że z niej brud odpadł i pojawiły się po prostu dziury pod tym brudem. Trzeba było ją naprawić. W tej chwili regeneracja takiej chłodnicy to jest dość duży koszt. No a nowa kosztuje tak samo, no. 1500, tak jak ten Fiat kosztował. Tak. Zderzak, wszystko 1500. 1500. Tak. No, Fiat 1500. Zgadza się. Fiat 1500, chłodnica 1500, zderzak 1500. Silnik jest 1500. Tak. No, przewody też tutaj te do nagrzewnicy, to wtedy ja kupowałem, tak? Ja już w ogóle zapomniałem, co ja tu kupowałem. Nie? Są nowe. Nie? Nagrzewnica też jest nowa. Nagrzewnica jest nowa, ale przewody nie są nowe. Są wyczyszczone. Po prostu. No to są super wyczyszczone, no. Wyglądają nowe. Bardzo, bardzo... Serwo też jest pomalowane, mocowanie serwa jest pomalowane. Znaczy, co się dało przy rozkręcaniu, to ja zazwyczaj robię tak, że jak rozkręcam samochód, no to tak fachowo się nazywa weryfikacja, nie? Czyli po prostu sprawdzam każdą część, do czego się nadaje, jeśli coś... Sprężyna od gazu tam dolna też jest pomalowana? A, no bo tu te rzeczy, które można było wyczyścić i dać do ocynkowania są właśnie w ten sposób zregenerowane. Chyba, że coś było po prostu pęknięte, uszkodzone, no to wiadomo, że nie, ale tutaj też właśnie te elementy... Mocowanie akumulatora, takie plastikowe tutaj, tak, taki motyle jest, plastikowe były? Tak. To jest właśnie stąd, tylko tutaj jest jeszcze ten, wiesz, ta blacha, która... Wiem, taki docisk jest, tylko że dziwi mnie to, że taki plastik, bo to... No, mnie też. No Damian, ale generalnie tak patrząc, to chyba jest lepiej niż fabryka, bo tu pomalowałeś, co mogłeś, co wszystko pomalowałeś, nawet to jest ocynkowane. To jest cynkowane, tak. Tutaj te klosze okularów, tak. One fabrycznie były malowane na czarno z takimi oznaczeniami, ale ja to po prostu dałem do cynkowania, żeby to było trwalsze. Także po prostu, no to mi się akurat trochę nie podoba, no ale mówisz, że to wytrzyma, bo to fabrycznie tam chyba było srebrne, nie? Jakoś tak to robili. Skrzynię też malowałeś, tak? Tak.
tak, skrzynia jest pomalowana, obudowa filtra powietrza, żeby to tak, tak, no zauważyłem. Nie raziło w oczy. Naklejkę zamawiałeś, to znowu tak, naklejka? Tak, naklejki tu, z tamtej strony. Naklejka jest, przepraszam, tutaj, nawet na chłodnicy. Super. A tam z przodu jeszcze filtra, też to nie powinno być jakieś naklejeczki, taki trójkącik niebieski? Jest z boku. A z boku jest, z boku, z tamtej strony. Super. Tak. I tutaj te wszystkie rzeczy związane z regulacją świateł i tak dalej, to normalnie działa. Nie, że jest tam, kostki są pourywane. Z przodu tylko można normalnie nie tyle regulacja, co mówię, ściąganie tych kloszy takich, nie, żeby wyciągnąć lefletę. Aha, no to tak, bo tak. To jest bolączka światów, tak, w ogóle tak. Nawet nowe nie działało. Przekaźniki są nowe. Tak, nowe przekaźniki, co się dało w instalacji elektrycznej, pousprawniałem. Dodatkowo jeszcze zamontowałem taki dodatkowy nowy przewód miedziany, żeby lepszy był. To jest dodatkowa masa. Tam, dodatkowa, bo z jednej strony jest, a tutaj jeszcze ta dodatkowa masa. Przekaźniki są mocniejsze chyba? Nie, rodzinne. Są takie same. Takie same. Takie same, dokładnie takie same, nawet tutaj. Podstawy też. Podstawy są stare, ale instalacja jest przeczyszczona. Tu są takie przekaźniki 541 i 542. Tych 542 to jest trudno zdobyć w tej chwili, także tutaj, żeby nie było jakiejś historii, że zapalisz światła i nagle sygnał dźwiękowy ci się będzie pojawiał, albo włączysz mijania, to się długie zaświecą, to po prostu trzeba to wszystko było powymieniać. Zamontowałem dodatkową masę, bo tutaj tej masy to nigdy za mało w tych silnikach. Potrafią się różne rzeczy dziać, jak nie ma dobrej masy. Jest bezpośrednio, można powiedzieć, do rozrusznika, nie? Z tamtej strony jest taki czujnik otwarcia maski. I tak a propos otwierania przedniej maski w dużym Fiacie, zazwyczaj po jakimś czasie urywa się linka, która bardzo ciężko chodzi. To jest taki system w Fiacie, gdzie trzeba pociągnąć za to cięgno chodzi opornie, linka się urywa i potem co zrobić, żeby przednią maskę otworzyć. Oczywiście można się gdzieś schylać i tutaj szarpać, ale jest taki stary złodziejski sposób, że po prostu trzeba z drugiej strony maski stanąć i szarpnąć za brzeg i wtedy można to otworzyć, ale ten właśnie czujnik służy do tego nawet że gdyby ktoś tym starym złodziejskim sposobem chciał tą maskę otworzyć, to się po prostu alarm włączy i wiadomo będzie, że ktoś coś grzebie. Więc o to chodzi, nie? No dokładnie. W sumie znam ten sposób. Tak. U mnie to też działa, bo też mam linkę urwaną i muszę sobie tym sposobem otwierać przednią maskę, jak chcę sprawdzić olej. A wkład filtra powietrza jest nowy? No filtry generalnie są nowe. Olej jest, zalany, nowy, bardzo dobry, także tutaj... Ten zbiorniczek to tak po prostu elegancko wyczyściłeś, nie? Bo on tak, też wygląda tak, zajebiście. Tak. Moduł zapłonowy to też jest pomalowany? Tak. Jeszcze można naklejkę dać na moduł zapłonowy. Można. A to już to sobie, uzupełnimy sobie takie szczegóły, to się zrobi, nie? A tabliczkę znamionową jeszcze masz wykręcaną, mam, nie? Mam. Tutaj ją zamontuję, jak będzie już po prostu wyczyszczony. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze tą komorę będę mył. Ale chcesz zamontować tą tabliczkę znamionową, co była? Czy jak chcesz, to ja ci proponuję, że... No bo można też zamówić takie tabliczki. Tak. Są tabliczki do zamówienia, trzeba ją tylko uzupełnić. A to miało w ogóle numer VIN, bo... Tak, przykład, tak, tutaj jest. Ale że one są krótsze, nie? Że one nie ale to w starszych Fiatach. W starszych Fiatach. No, widzisz, a tutaj kurczę. Jeszcze muszę... 11. Dociągnąć. Nie sprzeda się. Nie, no tutaj, nie? Masz jeszcze... Mocowałeś się faktycznie z tym zamkiem, jest tam... Troszeczkę tak, dlatego że linka mi się urwała, ale... Generalnie w tamtym miejscu ta klapa była tak wygnieciona. Czyli linka w tym momencie już jest nowa? Nie. Pancerz jest stary, a czyli co? Aha. Ja ją skróciłem. Skróciłem. Tak, skróciłem. Spoko, dobra. Czyli co, podjeżdżasz w sobotę na lawecie, zjeżdżamy z lawety, zapinamy akumulator i odpalamy. Tak. Dobra. Trzymam za słowo. Tak, Fiat zmartwychwstał i ale razem nie, z nim. Się zamyka, naprawdę, idealnie. Tak a zauważyłeś, że jak się podnosi, to nie ma do góry? No właśnie, no to jest pomalowane, bo jest, ta sprężyna jest pomalowana. Jak jest taka zardzewiała, jedzie pozardzewiała. Tak, tak, a przede wszystkim jest nasmarowane.